Warto jest się dobrze inspirować. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Witam, nazywam się Marcin Kokowka i witam Cię na moim kanale. Pomyślałem tak sobie, że można by zrobić recenzję różnych książek, różnych filmów, różnych rzeczy, które są około biznesowe. Czasami tak mam. Myślę, że jak każdy z Was, każda osoba, która robi ileś rzeczy jakby na raz, tak, gdzie dużo czasu poświęca na pracę, czasami chciałaby się zresetować, odpocząć, czym się zainspirować. No i natomiast niekoniecznie tak odbiegać totalnie, na co oglądając jakiś film, to tak totalnie, żeby nie było nic związanego z biznesem, żeby oglądać jakieś tam głupoty, jakieś rzeczy, które nie są, jakby, które nas w ogóle nie interesują. No i czasami tak siedzimy, oglądamy coś, sobie sprawdzamy, jaki film byłby fajny, jaką gdzieś recenzję zobaczyć, co warto zobaczyć, na co nie warto zmarnować czasu. No i czasami jest tak, że dłużej sobie szukamy tego filmu, czy dłużej szukamy książki, którą należałoby przeczytać, zanim znajdziemy tą właściwą, tą dobrą, niż później same oglądanie tego filmu. Czasami oglądanie filmu, czy też czytanie, gdzieś tam szukanie książki już odchodzi na drugi plan, bo tyle czasu zmarnujemy, że już jesteśmy wręcz sfrustrowani, co w ogóle tutaj warto by było zobaczyć. Klikamy byle co, nie do końca zawsze jesteśmy zadowoleni. Przez ostatnie kilkanaście lat poświęciłem dużo czasu na to, żeby się edukować i też, żeby oglądać różnego rodzaju właśnie takie materiały, filmy, szkolenia online, być na szkoleniach stacjonarnych, no i przede wszystkim przeczytać dużo książek i przesłuchać dużo audiobooków o tematyce albo biznesowej, motywacyjnej, marketingowej, sprzedażowej, gdzieś tam około biznesowej, psychologicznej. I myślę, że jestem w stanie się podzielić z Wami właśnie różnymi moimi przemyśleniami na temat tych książek. Na początku na pewno byłoby tych rzeczy same takie pozytywne, no bo bez sensu robić recenzję czegoś i Wam czegoś nie polecać, tak? Na początku byłyby to książki, które bym nie polecał, chyba że uznałbym, że któraś z książek jest mocno promowana, a w mojej ocenie jest po prostu słaba. Natomiast skupiłbym się raczej na początku na tych książkach, na tych filmach, na tych różnych szkoleniach, które mi bardzo dużo dały, z których ja dużo wyciągnąłem, dużo się nauczyłem, żeby właśnie żeby to przełożyć na biznes. Myślę, że coś takiego będziemy robili raz w tygodniu, czy na przykład raz na dwa tygodnie. Fajnie by było, żebyście to Wy wybierali, co chcecie mieć, jakie, czy książkę, czy film zrecenzowane, albo jeżeli będą to dwie książki, to o którą. Tutaj w tym miejscu pojawiać się będzie ankieta i ja zawsze będę miał dwa, trzy filmy do przodu już nagrane z recenzją, no bo umówmy się, że nie będę czytał na bieżąco wszystkich tych książek, ja już to wszystko, jakby większość tych rzeczy mam przeczytanych, tak? Widziałem już te fajne filmy. Czasami do nich wracam, żeby się jeszcze raz zainspirować. Czasami do książek wracam też, żeby jeszcze raz pozyskać tą wiedzę. Są takie książki, które już czytałem po kilka razy i za każdym razem wynoszę z nich coś ciekawego, coś nowego. Więc będę Wam co jakiś czas właśnie tutaj dawał też takie recenzje. Dajcie mi znać proszę w komentarzu, czy to ma sens, czy coś takiego Was w ogóle interesuje, czy chcecie tu tylko twardą wiedzę taką biznesową, czy też z nieruchomości, czy po prostu jakąś marketingową, czy czasami właśnie taka odskocznia, takie miejsce, gdzie można się też zainspirować, czy coś, co mogę Wam polecić, co jest około biznesowe, gdzie można się też wyedukować, dobrze wyszkolić, tak, z takich rzeczy, czy chcecie też, żebym Wam tego typu rzeczy polecał. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że już jakby mamy przygotowane dwa takie filmy i na początku dajcie znać w komentarzu, czy w ogóle coś takiego chcecie, a jeżeli tak, to zagłosujcie tutaj, czy chcecie, żeby był zrecenzowany film czy książka. Mamy jedno i drugie już zrobione i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, zrób to teraz. Na dzisiaj Ci już dziękuję. Cześć!